A powiedz jeszcze, jak odebrałeś decyzję Łukasza Piszka? Na pewno wiesz, co chodzi. Na pół roku nie będzie grał w kadrze, został ukarany. Masz jakieś zdanie na temat? Myślę, że to jest dla mnie robienie z chłopaka, który był młody, teraz kozła ofiarnego. To jest dla mnie skandal, bo wydaje mi się, że ci chłopacy, co robili tak naprawdę te przekręty, czy sprzedawali te mecze, to jest cisza o nich, bo tak naprawdę Łukasz jest w kadrze i to on właśnie o nim jest głośno. Także wydaje mi się, że tak naprawdę tylko on został ukarany najbardziej. A sama decyzja Łukasza, powiedziałeś o decyzji Wydziału Dyscypliny, decyzja Łukasza, żeby jakby zastosować się do tej kary i nie odwoływać się, tylko po prostu na pół roku przerwać karierę w reprezentacji. Jak uważasz, że to jest słuszne, czy że za szybko się poddał, powinien starać się coś zrobić? Ja mu się nie dziwię, bo teraz co chwilę, czy z trybun by leciały jakieś dziwne, nie wiem, słowa w kierunku Łukasza, także nie dziwię mu się, że podjął się takich kroków. A kadra jest dużo słabsza bez Łukasza Piszka? Czy dużo słabsza? Nie wiem, czy dużo słabsza, ale na pewno dużo wnosi Łukasz do reprezentacji. No, tak naprawdę jest podstawowym zawodnikiem i nie ma co ukrywać, no, jednym z kandydatów na Euro.